Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w piątek, 5 kwietnia 2024 roku o godzinie 9:15. Dzisiaj taka, jak widzicie, pogoda dla off-gridu nie najciekawsza. Jest dość pochmurnie. Słońca przez te chmury dobrze nie widać. Mamy światło rozproszone. Chciałem dzisiaj podsumować pierwszy kwartał 2024 roku w związku z moją instalacją fotowoltaiczną, która w tym roku uległa dość znacznej rozbudowie, ponieważ ci, co oglądają mój kanał, dobrze wiedzą, że tutaj te panele w tym roku wpadły, albo raczej został zrobiony tutaj ten daszek nad rambem. Został zrobiony drugi daszek nad kajtkiem. I tutaj tej fotowoltaiki doszło 6 kW łącznie. Każdy z daszków ma po 3 kW. Jest to powpinane bezpośrednio do inwerterów, do falowników fotowoltaicznych, które mam. W tym momencie całkowita instalacja ma moc 11,4 kW mocy. Dodatkowo na dniach dołożyłem również te panele, które miały zostać rozebrane i przerzucone na ścianę wschodnią od stodoły. Zostały podłączone poprzez regulator ładowania MPPT i dały nam tutaj dodatkową moc. Także w tym momencie całkowita instalacja, tak jak mówiłem, ma 11,4 kW mocy. I w taki dzień jak dzisiaj mogliście zaobserwować. Parametry produkcji wyglądają następująco. Może ja przerzucę. Napięcie na magazynie 50,7 V. Moc pobierana przez układ 800 W. Produkcja na poziomie 1100 W. Ładowanie pokazuje tutaj na 600. Oczywiście trzeba wziąć pewne poprawki na te dane, ponieważ jeszcze tutaj nie miałem dobrze pomysłu, jak zorganizować, jak stworzyć poprawnie zakładkę odładowania i tutaj może być przekłamanie. Dlatego proszę brać poprawkę na te parametry. To ciągle jest w fazie rozwoju. To jest ciągła ewolucja. Także jak widzicie, nawet w taki dzień jak dziś, pochmurny, ta produkcja już z tak dużej instalacji jest dosyć dobra i wystarcza jakby na zaspokojenie takich potrzeb, które tutaj u mnie w tym momencie, jak możecie zaobserwować, występują. Także z tej wielkości instalacji mam już więcej energii niż w danym momencie zużywam. Oczywiście w danym momencie, ponieważ za jakąś chwilę zostanie uruchomionych trochę więcej sprzętów i wtedy ten pobór wzrośnie. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć odnośnie mojej instalacji? Tak jak widzicie, tutaj te daszki nad kojcami piesków są już docelowo zrobione. One nie ulegną zmianie przez dłuższy czas najbliższy. Natomiast przede wszystkim planuję te cztery panele, które tam stoją oparte o ścianę tak bezczelnie, planuję je przerzucić na ścianę wschodnią mojej stodoły po to, żeby z samego rana mieć już do dyspozycji moc tych paneli, ponieważ ta ściana szczytowa tutaj, ona jest bardzo dobrze, tutaj ta ściana, ona jest bardzo dobrze naświetlona z rana i te paneliki z samego rana łapałyby tu bez problemu słońce. Oczywiście tu są cztery panele i ja mam jeszcze w stodole schowane dwa dodatkowe panele, które oczywiście też tutaj trafią. One będą zamontowane tutaj na, jakby to powiedzieć,
równolegle do ściany, bez żadnego kąta pochylenia, bez niczego. I zrobię do nich taki system mocowania. Będą wsunięte po prostu w cełówkę, która będzie przykręcona do ściany od góry i od dołu. I myślę, że powinno się to trzymać. Możemy jeszcze raz zerknąć tutaj na parametry. Jak widzicie, produkcja energii wzrasta cały czas. My już tutaj na off-gridzie jesteśmy od początku. Na off-gridzie to nie jest taki do końca w sumie off-grid, ponieważ to jest taki on-off-grid. I co ja mogę Wam tutaj powiedzieć? Mam jedno urządzenie, pewne urządzenie, co się nazywa kompresor, które typowo jest wpięte do sieci. Jak na tą chwilę nie zamierzam go przepiąć ze względów takich, że po prostu to urządzenie ma silnik o mocy 4 kW i rozruch tego urządzenia przy ciśnieniu nabitym, gdzie to ciśnienie ma poziom 6 bar, no jest dość dużym kopnięciem i nie chcę po prostu, żeby to kopnięcie no wyłożyło mi system w jakimś momencie. Dlatego to urządzenie jest cały czas wpięte w sieci i ono po prostu ciągle zużywa sieć. A tutaj mamy aktualne parametry bezpośrednio z miernika na magazynie. Jak możecie też zaobserwować na poprzednich filmach, dołożony został tutaj ten regulator ładowania, który o dziwo z tych swoich 1,8 kWh mocy paneli daje dość dobre wyniki, bo jak nawet teraz tutaj widać, z niego mamy 250 W energii. No i to tyle z mojej strony. Bardzo pozdrawiam. Zapraszam do oglądania moich filmów, lajkowania wideo i cześć.